Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Mocne słowo. Słowo głupcze. Często człowiek wydaje się inteligentny, potrafi świetnie zaplanować inwestycje, biznes idzie niesamowicie, można zgromadzić wiele dóbr. Same dobra w sobie są dobre, bo tak się nazywają, dobra. Tylko chodzi o to, jak one zostały użyte. Ten głupiec użył je tylko po to, żeby dobrze się poczuć, dla siebie. Skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Bo można te skarby, te dobra przeznaczyć na pomoc tym, którzy są w potrzebie. Ktoś powiedział, że potrzeby biednych są naszymi potrzebami duchowymi. Ich skarby, które gromadzimy w niebie, to są te skarby, które dajemy tym, którzy są w potrzebie. Lekarstwem na chciwość jest jałmużna. Jałmużna gładzi wiele grzechów. Człowiek, który żałuje za swoje grzechy, chce odpokutować, ma bardzo dobry sposób, lekarstwo. Jest nim jałmużna. Jałmużna, która powoduje, że człowiek musi w jakiś sposób się umartwiać, z czegoś zrezygnować. Matka Teresa z Kalkuty, która bardzo ubogo żyła, jej siostry tak samo żyją. Gdybyśmy weszli do kaplicy, to nawet nie ma ławek. Modlą się na podłodze. Bardzo przestrzegają tego, żeby nie posiadać zbyt wiele, ponieważ matka Teresa powiedziała, że ten daje najwięcej, kto ma najmniej, bo to go naprawdę kosztuje. I powiedziała też, że jeżeli ktoś chce zbudować sobie taki bank, to niech pomyśli na przykład, ile przeznacza pieniędzy na jedzenie codziennie. Jeżeli jakiegoś dnia pości, to nie tylko, że ma nie jeść, ale te pieniądze, które by wydał na jedzenie, żeby przeznaczył dla ubogich. Święty brat Albert Chmielowski, który rozpoznał cierpiące oblicze Chrystusa w ubogim, odrzuconym, żyjącym na marginesie człowieku, bezdomnym, chodził po domach, mieszkaniach bogatych mieszczan w Krakowie i dzięki temu, że ci bogaci ludzie się otwierali, mógł przychodzić z pomocą biednym. I w ten sposób jakby też otwierał serce tych bogatych ludzi na Pana Boga. Było takie zdarzenie, że kiedy zapukał do drzwi jednego z bogatych mieszczan w Krakowie, brat Albert Chmielowski poprosił o pieniądze dla swoich biednych. Zamiast tych pieniędzy otrzymał uderzenie w twarz. Uderzony został w policzek. I wtedy brat Albert odpowiedział: Dobrze,
to było dla mnie, a teraz proszę coś dla moich biednych. W ten sposób, można powiedzieć, brat Albert dał przykład, jak można uśmiercać w sobie pychę, chciwość, żyjąc nie dla siebie, ale dla innych. A był to człowiek rzeczywiście wyposażony w wiele darów, zdolności, człowiek z wysokich sfer, człowiek, który był artystą, współtwórcą polskiego impresjonizmu, a jednak odkrył Chrystusa w człowieku, szczególnie kiedy malował obraz Ecce Homo, oto człowiek. Prawdziwy człowiek to człowiek wolny, przede wszystkim wolny od chciwości. Bo kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, chciał Pan Bóg, żeby oni żyli w oparciu o to, co Bóg im da. W oparciu o wolę Pana Boga, o Jego troskę, o Jego miłość. I pojawia się kusiciel, który mówi, Pan Bóg jest zazdrosny, nie jest taki dobry, jak sobie myślicie. On coś wam zakazał. Jest zakazany owoc. Jak zerwiecie, będziecie podobni do Boga. Będziecie wiedzieli, co jest dobre, co zło, a w zasadzie będziecie sami ustanawiać, co jest dobre, co jest zło. I ta chciwość jest gdzieś na samym początku wszystkich innych grzechów. Święty Paweł w jednym z listów napisał, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. Chciwość pieniędzy. Ale dzisiaj czytamy też w liście do Kolosan, że zachęca, aby zadać śmierć w naszych członkach rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości. Bo ona jest bałwochwalstwem. Co to znaczy bałwochwalstwo? Jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Człowiek sam dla siebie staje się Bogiem. Ubóstwia siebie. Ubóstwia swoje rozkosze, swoje przyjemności. Bóg już przestaje być dla niego rozkoszą. To rozkosz staje się dla niego Bogiem. Zauważmy, że ten bogaty człowiek w ogóle nie myśli o Bogu. Nie myśli nawet o drugim człowieku. Wszystko sam sobie planuje. I jest później w jego planie coś takiego, oprócz tego zabezpieczenia w tych spichlerzy, pojawia się taka myśl, że teraz będę sobie jadł. Tam dosłownie jest napisane, będę pożerał. Jest to to samo słowo, które opisuje to, co mówi diabeł, kusiciel do Adama i Ewy. Oni właśnie ten owoc pożarli. Skonsumowali. I będziesz pił. To picie, upijanie się, upajanie się jest wchodzeniem w jakiś stan takiego jakby innej świadomości, takiej błogości, takiego zapomnienia o wszystkim i o tym, co mnie otacza. Przestaję czuwać. Mogę się nawet upić. I wreszcie używać. Używać, czyli chodzi tutaj o rozrywkę. W greckim znaczeniu chodzi o bycie takim, który używa tego świata, żeby być ciągle wesołym, żeby się zabawiać. Kiedyś Ralph Martin, kiedy przyjechał do Polski, mówił, to były lata 90., zaraz po 89. roku, mówił, wy tu mieliście komunizm, musieliście walczyć o to, żeby wiary wam nikt nie zabrał. Walczyliście i obroniliście. Natomiast my w Stanach Zjednoczonych mieliśmy wolność. Mogliśmy wierzyć, co kto chciał. Ale wielu straciło wiarę poprzez zorganizowany świat rozrywki, zabawy, używania, wchodzenia w jakieś uzależnienia alkoholowe, ale też narkotykowe. Świat używania, hedonistyczny, gdzie człowiek zamiast chcieć być, chciał mieć. Posiadać jak najwięcej, jak najwięcej. Człowiek jest nienasycony, ciągle mu mało. Jak ma dużo, to chce jeszcze więcej. Dlatego to jest choroba, która powoduje, że człowiek przestaje myśleć o życiu wiecznym. Jakby zapomina, że istnieje śmierć. Jakby chce oddalić myśl o śmierci poprzez to, że się jakoś zabezpieczy. Będę miał dużo pieniędzy, będę miał dobrego lekarza, będę miał dobre lekarstwa, będę żył zdrowo, a
jednak i tak przychodzi ten moment przejścia. Człowiek mądry to ten, który potrafi osiągnąć najwyższy cel, bo mądrość to jest umiejętność zdobywania tego, co jest naprawdę dobre. Zauważmy, że demony, złe duchy, Lucyfer, bardzo inteligentny, wybrał inny cel niż najlepszy, największy. Jego celem było coś mniejszego. On chciał być szczęśliwy wbrew temu, co Bóg mu zaplanował. Chciał być po swojemu szczęśliwy. I wybrał nieszczęście. Wybrał piekło. Bo życie bez Boga jest piekłem. I ta propozycja, która pojawia się w świecie, żeby budować społeczeństwa bez Boga, prędzej czy później kończy się ta propozycja piekłem na ziemi. W imię budowania raju na ziemi ludzie sobie budują piekło. Wszystkie rewolucje, jakbyśmy zobaczyli, ile ludzi zostało wymordowanych, zamykanych w więzieniach, obozach koncentracyjnych czy w łagrach. W imię budowania raju na ziemi, żeby ludzie byli szczęśliwi. A kończyło się to strasznym nieszczęściem. Dlatego dzisiaj Pan Jezus chce, żebyśmy byli mądrzy. I często tak jest, że czasem świat pogardza ludźmi, którzy może są czasem niewykształceni, może są też nie za bogaci, ale tak naprawdę w oczach Bożych są bogaci, są mądrzy. Mądrzy w życiowe doświadczenie i rzeczywiście w ten wybór tego, co najważniejsze. Kiedy tak patrzę na starszych ludzi, którzy przeżyli swoje życie i widzą, co tak naprawdę jest najważniejsze w ich życiu, że pod koniec życia będą sądzeni z miłości i pod koniec życia otaczają innych miłością, przebaczają, kochają, uśmiechają się, to naprawdę jest wielka mądrość. Człowiek, który jest skoncentrowany na sobie, na swoim niezadowoleniu, na tym, czego nie osiągnął, na tym, że inni byli dla niego źli, że go skrzywdzili i roztrząsa to ciągle, nie jest mądry. Traci czas, traci życie, traci spokój serca, nie może odpocząć. Dzisiaj Pan Jezus chce, żebyśmy jednak przyszli do Niego odpocząć, żeby nie tyle później nic nie robić, ale mieć siłę do wykonania Bożego planu, Bożej misji, zdobywania Królestwa Bożego i przyciągania też innych do Boga. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Sami się nie pokrzepicie. Iluż to ludzi wyjeżdża na urlopy, na wakacje? No, odpoczywają. Ale jeżeli tam zabraknie tego pokoju serca, które daje Pan Bóg, może czasem w bardzo prostych warunkach. Gdzieś może w lesie, gdzieś nad jeziorem w ciszy, gdzieś w jakiejś górze, może w jakimś sanktuarium. I człowiek, kiedy, jak to mówił święty Ignacy, wejdzie w tę rzeczywistość obecności Boga cały, zatrzyma się, powierzy się Bogu wszystkie sprawy, którymi żyje, to Pan Bóg da mu łaskę, żeby wyjść innym. Kiedyś przed taką bardzo trudną decyzją prymas Wyszyński był na Jasnej Górze. Wiedział, że gdyby poszedł na współpracę z komunistami, Kościół będzie niszczony. A jeżeli nie zgodzi się, to może on zostać zniszczony, może być zamordowany. I miał lęk, nie wiedział, co uczynić. I poprosił, aby go zostawić w kaplicy jasnogórskiej, przed cudownym obrazem, przed Najświętszym Sakramentem, był cały taki roztrzęsiony, nie miał pokoju serca. Zostawiono go. On padł na posadzkę i całą noc modlił się, leżąc krzyżem, w uniżeniu przed Bogiem, prosząc Maryję Jasnogórską o pomoc. Następnego dnia, kiedy przyszedł kapelan, pomógł powstać księdzu prymasowi, usłyszał od księdza prymasa słowa: już wiem, co zrobię. Jestem spokojny. Znałem taką siostrę Maksymianę, która bardzo ciężko pracowała w kuchni, była w podeszłym wieku
tak się dziwiłem, że taka starsza osoba ma tyle siły. Pytałem się, czy siostra nie jest zmęczona? A ona odpowiadała, jak jestem zmęczona, to idę do kaplicy i tam odpoczywam. I potem mam siły. Czy rzeczywiście potrafię się tak modlić, aby wyjść z tej modlitwy napełniony Bożą siłą?